Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Kryptomajnik, tu Piotr z tej strony i dzisiaj film z serii Dostępne Airdropy. Także bardzo ciekawie się dzieje, bo już BitSong raczej powiedział, napisali 18 godzin temu, że w ciągu 48 godzin będzie ten stake drop Cosmos dla Osmosis Zone i Juno Network Stakers. Także czekamy i oficjalny statement, details will be shared in the next 12 godzin. Stay tuned. Ciekawe czy już jest. Powinien jakiś właśnie być news jeszcze dodatkowy, ale go jeszcze nie widziałem. December 16, nie, to jest to co 18 godzin temu. Czyli trzeba dzisiaj sprawdzić czy wrzucą tego newsa. Także czekamy na to z niecierpliwością. Także otwarte są pule płynności na Osmosis już na ten BTSG. Jest chyba jeszcze też miejsce do stakowania tego. Także będzie fajnie. Zobaczymy ile się tego dostanie. Przypominam jeszcze o tym, że trwa jeszcze ten airdrop na Rango Exchange. Także to słapuje, powinien się załapać na jakiegoś airdropa. Przypominam też o airdropie Aqua, czyli do 15 januara na pewnych, bo będzie snapshot zrobiony, trzeba będzie mieć na pewnych portfelach Stellara minimum 500 sztuk po prostu go tam przetrzymać przez pewien czas, to załapiemy się na ten Aqua token airdrop. I tutaj właśnie jest minimum balancer 500 XLM. I po ile XLM? Zobaczmy sobie. CoinGecko. XLM. Czyli 100 sztuk to mam $27, no razy 5, czyli by to było gdzieś $135-140 w Stellarze, żeby się załapać na ten airdrop przy obecnej cenie Stellara, jeżeli ktoś chciałby właśnie tam wziąć udział. Także kto będzie chciał, to wejdzie w to. Z takich ciekawych newsów Dogecoin jest ta fundacja Dogecoin przy wsparciu Ethereum chce właśnie przejść na Proof of Stake. To jest dość ciekawe, bo wtedy każdy będzie mógł wydobywać Dogecoina. I każdy jakąś ilość sztuk będzie można wrzucić na portfel i po prostu wrzucić w staking. Także ciekawie, ciekawie się dzieje. Także warto chyba pozbierać sobie, teraz już sobie myśleć o gdzieś Dogecoinach. Jeżeli ktoś lubi tego coina. I sobie właśnie po prostu zbierać. Ja już większą, znaczy większą rzecz, wszystko praktycznie sprzedałem. Dogecoina, ale to może przyjdzie Bessa, coś się odkupi. Czy na przykład gdzieś tam coś fajne, jakieś miejsca będą, że za darmo się go zarobi, zobaczymy. Na SiftChainie nadal są, przypominają, że są te pule, bo to wszystko tam jak jest wrzucane w pule, to jest z tym ich krypto Rowan, czyli Atom Rowan, Atom Ethereum, Atom Juno, Atom Luna, Atom ZCX, Atom LGC, LGSAI, Y raczej. To jest 300% i 40 pulu, gdzie 100 do 300% APR. Także tak jest na SiftChainie. I tu są chyba pool statystik, które właśnie mają właśnie taki procent dodatkowe procenty, tak jak na przykład teraz jest Atom, czy nadal jest Atom, normalnie jest 12%, procent APR, a tak to na tym poolu specjalnym to jest 300%. Właśnie wybrane pule mają ekstra procent. Ja tu po prostu od czasu właśnie do czasu mi właśnie
schodzi, a się sobie zaklejmowałem następny paint, ten odbiór i czekam właśnie na to, żeby schodziło, bo oni nie płacą z automatu, tylko raz w tygodniu, jak się zaklejmuje, schodzi na portfel. Także też parę osób pytało, jak tutaj zamienić i zamieniać te kryptowaluty na tym. Po prostu wchodzicie na swap, ustawiacie sobie, co tam chcecie, a ogólnie najpierw balans i na przykład Ethereum to lepiej na przykład sobie ewentualnie coś skądś inną wziąć, bo wiadomo, jeżeli tu połączymy z MetaMaskiem, to za transakcję zapłacimy dużo. A jeżeli będziemy działać skept walletu, to o wiele taniej zapłacimy transakcję i tutaj ze swapowaniem na Ethereum, jeżeli byśmy chcieli wrzucać w pool. Klikamy po prostu import i tu na przykład nas na MetaMask wywali, ale jeżeli wciśniemy sobie na przykład, że Atom byśmy chcieli, import, i od razu jest, że z Cosmos Huba albo z Ethereum, no, jest tu wiele różnych opcji, jest jeszcze Crypto.org, jest Cosmos Hub, eMoney, EarthNet, zależy gdzie jaką mamy token, ale na przykład na Atomie i wtedy ta transakcja jest tania. I sam swap też jest bardzo tani, na przykład wymienimy sobie na Ethereum, Ethereum jest teraz poszło trochę w dół, to zrobimy sobie 50 na przykład sztuk, pokażę wam przykładowo. 50 sztuk na Ethereum i transakcja mnie będzie kosztować bardzo tanio. Swap. Confirm. I teraz zobaczycie, ile taka transakcja właśnie będzie kosztować 0,03 3 centy. Gdzieby na Ethereum naprawdę musiał bardzo sporo zapłacić. Skoczy do góry, z powrotem sobie wymieni na Rowan. Albo tutaj wymienię Rowan na Atom. Atom sobie sprzedam do USDT i wszystko gra. Także nie jest tu nic trudnego. Tutaj byliśmy. Aha, miałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz, bo dopiero co rozpocząłem od wczoraj. Gierkę Prospectors. Jest to, można grać na Waxie, można na EOSie. Łączy się też z portfelem tym Wombat, który jest na przykład jak gramy ten Womplay. Też można sobie tutaj połączyć, jak przez Waxa. Kolega mi pokazał to, mówi, że już fajne pieniążki nawet wyciąga w tym. Ja na razie działam, dostaje się trzech pracowników i na początku, jeżeli nie mamy materiałów, nie kupimy sobie na przykład tam siekierki czy czegoś tam innego, to po prostu wysyłamy ich tutaj do pracy i niech to będzie po prostu do transportu. W transporcie i trzeba czekać gdzieś tu, o, i się pojawia praca. Właśnie była tutaj gdzieś. I do transportu nie potrzeba mieć sprzętu, a i tu na przykład płacą na to 0,2 złota tutaj, które później możemy wymieniać, zbierać inne rzeczy. Jest też market i to wymieniać na waksy i inne, jeszcze jest tam inną kryptowalutę, a czy jakiś token, który jest w tej grze, który można też zamieniać na pieniądze. Także warto chyba zacząć działać tutaj. Można kupować landy, rozbudowywać swoje właśnie jakieś tam kopalnie i inne sprawy. Ja dopiero się zacząłem grać. Jeżeli będę wiedział coś więcej, będę miał już jakieś doświadczenie, na pewno zrobię o tym filmik. A jeżeli sami już wiecie, jak grać mniej więcej w te gry, to serdecznie zapraszam. Może nawet mi pomożecie, bo będę miał na pewno dużo pytań. Także tyle z mojej strony. Dziękuję za obejrzenie, za lajki, komentarze. Trzymajcie się. Cześć. A i tradycyjnie link do tej gierki też wam dam pod spodem. Tak, żebyście mieli dostęp. Także parę portfeli tu można połączyć.
Także trzymajcie się, cześć.